Czy istnieją społeczności wolne od narkotyków? Odpowiedź brzmi nie. Dla każdej cywilizacji na całym świecie, w każdym momencie historii, substancje psychoaktywne były tak naturalną sprawą, jak jedzenie czy seks. A zarazem tak nieodłączne dla ich rozwoju, jak kultura czy rytuały religijne. Demonizowane dziś narkotyki pozwalały się komunikować z bogami, nawiązywać więzi społeczne i je utrwalać. I jednak coś się zmieniło. I obecnie jedne substancje oddziałujące na nasz umysł są legalne i dostępne na każdym rogu, inne zostały zepchnięte do podziemi w obręb czarnego rynku. Skąd ta wybiórczość? Czy ma to jakieś racjonalne podstawy? Czy jedne środki są legalne, bo są tak bezpieczne, że możemy je przyjmować prawie bez konsekwencji, a od pozostałych należy społeczeństwo chronić, bo grozi to przykrymi dla niego skutkami? Nie do końca tak jest. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele złych działań posiadają alkohol czy papierosy. Że są związane z uszkodzeniem różnych narządów, w tym wątroby i płuc. Że palenie tytoniu ściśle wiąże się z rozwojem nowotworów. I to nie tylko tego organu, który umożliwia oddychanie, ale też jamy ustnej, przełyku, żołądka. Że alkoholików w Polsce wedle statystyk jest 600 do 700 tysięcy. Stanowiąc chorobę nie tylko ich samych, ale również dramat dla ich rodzin oraz najbliższych. A aż 12% Polaków pije w sposób szkodliwy, niszcząc swoje zdrowie i życie. Przy czym całkowicie legalnie, płacąc rządową akcyzę, niekoniecznie zaś podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za te ostatnie płacą pozostali obywatele. Nie jest to ani sprawiedliwe, ani do końca logiczne. Przykładowo marihuaną nie da się zatruć, a ta niezmiennie pozostanie nielegalna. Jednak alkohol i nikotyna to tylko niektóre substancje psychoaktywne. Z drugiej strony znajdują się inne, które również oddziałują na nasz umysł. Marihuana, kokaina, amfetamina. Również i na nie istnieje popyt, więc zgodnie z prawami rynku istnieje podaż. Tylko że dochód z ich sprzedaży pozostaje w rękach przestępców i dealerów. To oszustwo wspiera nawet Główny Urząd Statystyczny, włączając szacunkowe dochody z prostytucji, przemytu czy sprzedaży narkotyków do naszego PKB już od 2 lat. Co wydaje się komiczne, a raczej tragikomiczne, taki obowiązek narzuca nam Unia Europejska. Oficjalnie, żeby wykazać realne dochody Polaków. W praktyce to tylko sposób na poprawę wizerunku rządu. Na jakość życia statystycznego Kowalskiego nie ma to żadnego wpływu. Oczywiście żadna praca nie hańbi, a każda męczy. Nawet dealerów amfetaminy w dyskotekach wielkich miast, gdzie Polska jest pod tym względem liderem na skalę europejską. Jednak czy jest się czym chwalić? Walka z narkotykami przestaje być chyba godnym rozwiązaniem, skoro włączamy ją do oficjalnych statystyk jako część dochodu naszego kraju. To, co mogłoby uzdrowić naszą gospodarkę daleko bardziej, to wydobycie czarnego rynku na powierzchnię i wprowadzenie oficjalnych regulacji, zasadniczych, a zarazem inteligentnych. Przynajmniej na tyle, na ile umiemy. Dla marihuany ta potrzebuje po pierwsze dróg legalnej dystrybucji, opodatkowanych i kontrolowanych. Jak sprzedaż alkoholu chociażby. Czy to nie sprawi, że więcej ludzi będzie jej używać? Być może, ale raczej dotknie to osób dorosłych i starszych. Przecież młodzież i tak bez większych trudności znajduje sobie dostęp do konopi. Odbywa się to oczywiście poza granicami prawa. Dla nich te regulacje nic nie zmienią. Dla nieletnich, jak alkohol czy papierosy, marihuana pozostanie nielegalna. Jak zresztą było do tej pory. Po co marihuana dorosłym? Pytanie nie jest tak nieracjonalne i nie ma na nie jednej odpowiedzi. Może marihuana będzie dla nich po prostu alternatywą dla piwa wieczorem. Może zapalą ją ze znajomymi. A może cierpią na przewlekły ból, bezsenność, depresję i inne choroby. I będzie to dla nich taki sam lek, jak dotąd przyjmowana pigułka. Legalizacja marihuany to nic nowego na świecie.
Blisko połowa stanów USA zezwala na jej medyczne użycie, a niektóre, jak Oregon, Colorado i Waszyngton, również rekreacyjne. W Europie słynąca wręcz z marihuany Holandia ma już od lat funkcjonujący system coffee shopów, które znajdują się w każdym mieście. Czechy, Niemcy, Hiszpania, wszystkie dopuszczają użycie marihuany medycznej. Czy w stosunku do tych krajów, w których marihuana traktowana jest jako oficjalny lek, nie wydajemy się nieco zacofani? Nielegalność marihuany ma rozliczne konsekwencje. De facto oficjalnie jest tak dopiero od 1997 roku. I tak każdy posiadający nawet niewielką ilość na własny użytek staje się kryminalistą. U nas grozi za to do 3 lat pobytu w więzieniu, w zależności od tego, ile posiadał i jak się zachował. A więzienie to nie są wakacje zarządowe pieniądze. Taka osoba traci przecież zatrudnienie, kontakty społeczne, dziewczynę, chłopaka. Ale załóżmy, nieświadomość prawa szkodzi, narkotyki też, a jeśli ktoś chce umyślnie zaszkodzić jeszcze swojemu zdrowiu, niech to czyni za pomocą legalnych środków, jak wspomniany alkohol czy nikotyna. Tyle, że nie dla wszystkich zażywanie THC jest sposobem na odprężenie się. Dla tych, dla których jest lekiem, taka sytuacja to prawdziwy dramat. Ale są tacy, którzy jednak decydują się złamać prawo. Nie mają bowiem innego wyboru, dodatkowo ryzykując, że produkt będzie zanieczyszczony i może mieć wręcz odwrotne działanie do zamierzonego. Bo pochodzi przecież z nieznanego źródła, jako że państwo nie ma żadnej kontroli nad sprzedawanym towarem. Ci, którzy znają działalność wolnych konopi, kojarzą pewnie przypadek państwa Dołeckich, rodziców Andrzeja Dołeckiego, działacza tej organizacji. Za przemyt oleju z marihuany grozi im do 15 lat więzienia. Wedle policji olej mógł posłużyć do produkcji znacznej ilości oburzających substancji. Wedle Dołeckich miał ulżyć w cierpieniu cholej na raka trzustki matki jednego z nich, na której medycyna położyła już tzw. krzyżyk. Ludzie, którzy chcieli dostarczyć lek, zostali potraktowani jak zwykli dilerzy i decyzją sądu osadzeni w areszcie wśród kryminalistów. Czy odmawianie chorym dostępu do leku nie jest okrucieństwem? Czy wojna z narkotykami musi pochłaniać kolejne ofiary? Bo to jest walka. Nie ma dlatego stanu innej nazwy. Walka z nieracjonalnym prawem, które nie tylko ogranicza naszą wolność, ale też wręcz zmusza nas do nielegalnych działań. Ludzie jak profesor Jerzy Wetuliani, jak dr Marek Bachański, leczący dzieci na lekooporną padaczkę już od dawna, informują nas o leczniczym działaniu marihuany. Oni oraz inni działacze zdołali przekonać o tym już 78% z nas. Kiedy uda się zmienić zdanie naszych polityków? Kiedy możemy oczekiwać zmian? Czy legalizacja medycznej marihuany pozostanie jedynie tematem przedwyborczej przepychanki i walki o głosy, czy też stanie się w końcu faktem? Ale tak naprawdę czekają nas dwa wyzwania. Jedno to prawo, jego zmiana i wprowadzenie wszystkich regulacji związanych z legalizacją marihuany. Ale drugie, znacznie bardziej wymagające, dotyczy nas samych. Musimy zmienić nasze wewnętrzne przekonania. Nie chodzi o tolerancję przechodzącą w obojętność, ale o zachowanie otwartego umysłu. Nie jesteśmy w stanie całkowicie odciąć się od narkotyków. Te zawsze będą istnieć. Albo na czarnym rynku, albo będą dostępne, opodatkowane i powszechnie przez rząd akceptowalne. Chodzi o to, by każdy mógł decydować za siebie i ponosić konsekwencje swojego wyboru. Zarówno gdy uzna, że chce żyć bez nich, jak i wtedy, gdy zechce ich użyć. Chcemy być wolni, a to ma swoją cenę. Ale to do nas powinien należeć wybór. Krzysztof Zielenina, Amsterdam, 2015. Dziękuję bardzo.